Dominik działa w eko-inicjatywie. Na co dzień rozwozi pizzę. Zanim wyruszy w trasę, sprawdza, co ma mu do powiedzenia Atmoludek, symbol systemu monitorującego stan atmosfery w Gdańsku i aglomeracji trójmiejskiej. Czerwony Atmoludek alarmuje o wysokim poziomie zanieczyszczeń. Kto ma kłopoty ze zdrowiem, powinien zostać w domu i zamknąć okna. Kolory pomarańczowy i żółty mówią, aby zostawić samochód w domu, a na spacery wybierać tereny odległe od arterii komunikacyjnych i dzielnic z domami opalanymi węglem. Zielony Atmoludek sygnalizuje niewielki wzrost zanieczyszczeń powietrza w danym rejonie lub dzielnicy miasta. Najczęstszymi kolorami gdańskiego Atmoludka są jednak granatowy i ten najczystszy, niebieski. Oznacza to, że możemy bez przeszkód korzystać ze świeżego powietrza. W Gdańsku lawinowo wzrasta liczba samochodów. Już prawie co drugi gdańszczanin ma swój samochód osobowy. Jeździ się coraz gorzej, a mimo to nie chcemy zrezygnować z dojechania wszędzie własnym pojazdem. Dominik z coraz większym trudem przebija się ulicami do swojej pizzerii. Do rafinerii? Dominik nie przepuści żadnej okazji, aby zapytać, jak zakłady przemysłowe dbają o czystość powietrza. Jak wygląda strategia ochrony środowiska w grupie LOTOS? Z punktu widzenia przepisów prawa jesteśmy zobligowani do tego, żeby dokonywać pewnych porównań. Która z technologii jest przyjaźniejsza dla zastosowania w Gdańsku i dla potrzeb takich, jakie ma ona w tym Gdańsku spełnić. Oczywiście zasada zrównoważonego rozwoju. To jest jeden z priorytetów, jakie nam przyświecają przy wyborze kontrahentów i technologii, które chcemy tutaj zrealizować. Akurat to, co robimy w tej chwili, przyrost przerobu ropy z 6 obecnych milionów ton w skali roku do 10,5, to jest ponad 75% wzrostu mocy przerobowej. A oddziaływanie środowiskowe w zanieczyszczeniach takich jak dwutlenek siarki, dwutlenki azotu czy pył będzie niespółmiernie mniejsze, poniżej 60% przyrostu. Nie przekroczymy żadnych ze standardów jakości powietrza, jakie są wymagane w naszym otoczeniu. Dlatego tak ważnym jest, żeby na etapie projektu, wyboru technologii, licencji dokonać to w sposób świadomy, myśląc właśnie o środowisku. Emisja zanieczyszczeń takich jak tlenki siarki czy azotu z gdańskich zakładów przemysłowych systematycznie maleje. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla jednak, że najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia ludzi są zanieczyszczenia pyłowe. Zanieczyszczenia pyłowe pochodzą nie tylko z przemysłu, ale także na przykład z transportu drogowego i skracają życie przeciętnego Polaka o 8 miesięcy. Graba! Słyszałeś, że powstały nowe ścieżki rowerowe w Gdańsku, że sieć się powiększa i będzie niedługo można praktycznie całe Trójmiasto przejechać na rowerze. Myślę, że to w ogóle super pomysł, że dążymy do standardów europejskich i dzięki temu też będzie mniej zanieczyszczenia. Myślę, że masa krytyczna, która skupia coraz więcej ludzi, będzie rosła jeszcze w większą siłę. Masa krytyczna to nazwa comiesięcznych przejazdów po ulicach w Polsce i na świecie. Organizują je ludzie, którzy chcą, by miasta stały się przyjazne dla rowerzystów, by mogli się oni swobodnie i bezpiecznie po nich poruszać. Gdańsk jest liderem w Polsce w budowie ścieżek rowerowych. W sumie ma być ich 150 km. Celem jest zwiększenie do 10% udziału rowerów w ruchu transportowym. Przez Gdańsk przebiega także szlak bursztynowy wiodący aż do Chorwacji nad Adriatyk, jeden z 12 wchodzących w skład europejskiej sieci Eurovelo.
Inwestycje w komunikację rowerową są bardzo efektywne i tanie. To nie tylko rekreacja, ale i pomoc w rozwiązywaniu problemów z transportem miejskim. Przyszłość należy do rozwiązań typu bike and ride, jedź rowerem i koleją, oraz ride with bike, czyli zabierz rower do pociągu lub tramwaju. W Gdańsku rozpoczęto już wdrażanie tych koncepcji. See you. Dominik ma czasem problemy z sąsiadami. Charakterystyczny zapach dymu bezbłędnie wskazuje, który z nich pali gumowe i plastikowe odpady w piecu lub w ogródku. Co tu się dzieje, sąsiedzie? Palisz, widzę, posprzątałeś w ogrodzie i zamiast posegregować te śmieci i powrzucać je do odpowiednich pojemników, to palisz je tutaj. Przecież to jest zatruwasz otoczenie i środowisko, a przede wszystkim trujesz mnie, siebie, swoje dzieci. Wiesz, co tu się... Dioksyny i furany, główne substancje trujące, które wydostają się z ognia, są strasznie szkodliwe dla organizmu. Powodują na przykład raka skóry i nawet kobiety, które są w ciąży, to ich płód może być zagrożone przez takie substancje. Właśnie dlatego, że są one palone w niskich temperaturach. Także zapamiętaj, dioksyny i furany, straszna trucizna i po prostu nie pal, chłopie, śmieci w ognisku. I będziemy żyć sobie wspólnie po sąsiedzku w czystym środowisku. Poważnym źródłem zanieczyszczeń atmosfery są także komunalne wysypiska śmieci. Dlatego na świecie coraz częściej zawartość osiedlowych śmietników zwozi się wprost do miejskich spalarni odpadów. Tam odpady najpierw są rozdrabniane w hermetycznych pomieszczeniach, w których utrzymywane jest podciśnienie, zapobiegające wydostawaniu się na zewnątrz odorów i pyłów. Następnie trafiają na specjalne, długie ruszta, gdzie spalane są w temperaturze sięgającej 1200 stopni Celsjusza. Wydajność dużej spalarni sięga 45 ton odpadów na godzinę, czyli ponad 1000 ton na dobę. Specjalne systemy elektrofiltrów wychwytują wszystkie cząstki lotne, które mogłyby wydostać się przez kominy. Taka spalarnia jest jednocześnie małą fabryczką ciepła przekazywanego do miejskiej sieci oraz energii elektrycznej nawet dla kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych. Popiół ze spalarni po odpowiedniej obróbce służyć może do budowy dróg. Dominik po pracy bardzo często wpada do siedziby Eko-Inicjatywy, aby w internecie znaleźć nowe informacje o stanie powietrza. Good evening. What is the situation over Poland? Hello, Dominik. As you know, the air pollution is transported over hundreds and thousands of kilometers. But fortunately, today you have clean air over Gdansk and Poland. Mostly, the southern parts, as usual, are polluted. So watch out for them. Okay, goodbye.